prezydent Turcji do Unia Europejska. Dotrzymajcie obietnic. Recep Tayyip Erdogan wzywa Unia Europejska do dotrzymania obietnic. Nie będziemy ulegać jawnym atakom na nasz kraj i naród, zawoalowanej niesprawiedliwości i podwójnym standardom, stwierdził prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Wezwał Unię Europejską do dotrzymania obietnic w kwestii członkostwa oraz uchodźców. Prezydent Erdogan przemawiał do członków swojej partii AK w niedzielę 22 listopada 2020 rok. W formie wideokonferencji. Postrzegamy siebie jako nieodłączną część Europy. Nie oznacza to jednak, że będziemy ulegać jawnym atakom na nasz kraj i naród, zawoalowanej niesprawiedliwości i podwójnym standardom, powiedział Erdogan. Agencja AP przypominała, że w ostatnich tygodniach członkowie Unii Europejskiej podnieśli kwestię możliwości wprowadzenia sankcji wobec Turcji w związku z prowadzonymi przez nią badaniami sejsmicznymi i roszczeniami do zasobów węglowodorów na spłonnym obszarze we wschodniej części Morza Śródziemnego. Dotrzymajcie obietnic danych naszemu krajowi, od pełnego członkostwa po kwestię uchodźców. Zawiążmy bliższą i bardziej efektywną współpracę, powiedział Erdogan, zwracając się do Unii Europejskiej. Odniósł się w ten sposób do umowy z 2016 roku, na mocy której Ankara ograniczyła wjazdy migrantów do Europy w zamian za pomoc finansową i zniesienie wiz. Nie sądzimy, że mamy jakiekolwiek problemy z krajami lub instytucjami, których nie można rozwiązać przez politykę, dialog i negocjacje, dodał. Sporne badania sejsmiczne prowadzone przez Ankarę w spornej części Morza Śródziemnego wywołały napięcia z krajami Unia Europejska, Grecją i Cyprem. Szef unijnej polityki zagranicznej Josep Borrell powiedział w listopadzie, że retoryka Turcji dotycząca Cypru zaostrza napięcia z Unią Europejską, a Ankara musi zrozumieć, że jej zachowanie oddala ten kraj od bloku. Turcja niedawno przedłużyła prace sejsmiczne prowadzone przez jej statek Horus Reis na wodach, do których praworoszczą sobie również Grecja i Cypr, do 29 listopada.